Siemano, siemaneczko, z tej strony Klocki i serdecznie zapraszam do kolejnego filmu z grą Darkest Dungeon 2. W ostatnim filmie przejechaliśmy regiony numer 1 i 2. Jest z nami kapłanka, która to dla niej takie pierwsze podróże. Nowa bohaterka. Teraz region numer 3. I w ostatnim filmie pod koniec ustawiłem wszystko w gospodzie i wyłączyłem grę. No i widzę, że nie mam nic ustawionego. Jestem dalej jakby tam, gdzie miałem być, czyli przed regionem numer 3. Ale wszystkie rzeczy, które kupiłem i wrzuciłem w bohaterów, czy chociażby na przykład naprawienie tutaj kół i pancerza, no to muszę zrobić od nowa. Także dziwna sprawa. No ale dobra, no to jedziemy. Ja wcześniej wybrałem... Ja już wybrałem, co? Odwiedź kryjówkę stworzeń. Tak, gęstwina. Wchodzimy w gęstwinę. W tym regionie naprawimy koła, pancerz za jeden, bardzo fajna cena. No i mamy trofeum, który daje 100% zwiadu. Idziemy do gęstwiny, więc rozrost sobie wyjmiemy ten almanach, a dodamy almanach gęstwiny, 15% do obrażeń. No i zostaje przy tych kołach i przy tym pancerzu. Stalowe opancerzenie i koła z żelaznym pasem. Punkty mistrzowskie. No to tutaj żądza krwi jeszcze dojdzie, ona ma już 2. Ty nie masz żadnego. No to osąd u ciebie używałem. Na razie go trzymaj. I z tym leczeniem w sumie. Oj, to leczenie by ci się przydało, bo to o 33% żyćka, a nie 25%. No to bum. Ty masz jeden i ty nie masz żadnego. No to dobra, no to odwet czy miażdżenie. Tutaj dajesz 2 razy tarcza jeszcze. No pewka. No pewka, że to. No i dobra, coś sobie kupimy. Co sobie kupimy? Na pewno karciochy. Lubię je. I na pewno chlebek. Ile mam jedzonka? Jak kupię chlebek? No kupię ten chlebek czy nie kupię? Coś nie mogę. A dobra, bo ja mam pełne sloty. Robię to samo co pod koniec poprzedniego filmu. Pierw im już damy to co mam. Mianowicie ten bibelocik leci dla ciebie, tak jak robiłem to ostatnio. Większy pozł, ocalony umysł. 25% odporności na stres, 15% na wrota śmierci. No i dobra, pijcie wszyscy łychę. Odstresujcie się. Jakieś tam relacje dobre pójdą. Te śluzowce. Kapłanka. Karciopy lecą. Tutaj mamy rękawice bokserskie. To jest na 2 cele. Minus 1 do stresu. I relacje poprawia. Jaka jest twoja relacja z awanturniczką, koleżko? Neutralna, więc warto by było coś tu w tym kierunku zrobić. O, i z tobą nie mogę. To inaczej. To awanturniczko. Ty masz neutralnie też z badaczką plagi. Ale nie masz stresu, kurczaczki. No ale dobra. Bo to nie tylko o stres tu chodzi. Nie no, to dobra, no to żeby troszkę też odstresować, to im dam te rękawice bokserskie. Ja chyba sobie też częściowo bym chciał zostawić jakieś na późniejszy etap gry. Dam jeszcze tobie to. Tarcza do rzutek. Na 2 cele, minus 1 do stresu. No to pograjcie sobie w rzutki. I co tu jeszcze mogę zrobić? Jak przedmioty? Aha, ja kupię jakieś przecież. Przedmioty bitewne. Na pewno chcę opatrunek. Tą buteleczkę na stres. No i chyba dam jeszcze granat, ten granat grzmotowy. I solet trzeźwiący też są spoko, ja je wezmę.
na zapas. Jedzonka jeszcze nie kupiłem do końca, nie? Dałem tylko śluzowce. No to chlebek, serek i śluzowce. No i dobra, i nie mam pieniążków. Tylko mamy jeszcze bibeloty, znaczy świecidełka. Odporność na krwawienie. Nie, to ja tego nie chcę. To ja podziękuję. Jeszcze jedzonko. Chlebek, serek, śluzowce. Bierzcie w łapę. Ty bierz opatrunek. Ty weźmiesz sobie na stresik. A wy macie po jednej. Dobra, to trzymajcie to. No i jedziemy. Region numer 3. Rozdział numer 4. Jakie mamy relacje? Aż 5. Na pewno będą i pozytywne, i negatywne. Podejrzliwość. Przełom. Dobra, ja go nie używam, ale kurde, zastąpi mi to jakąś ciekawą moją umiejętność. Kurczaki i toksyczny wybuch. Szkoda. Szacuneczek. Strategiczne sypanie i gaz oślepiający. Będę musiał coś pozmieniać. Kolejny szacuneczek. O, fajnie, rządza krwi. I osąd, super. O kurde, ale mają wzajemny szacunek. Odwet, zarąbiście. Dłoń z światłości. No dobra. I zakochanie. A to usuwa od razu te efekty krwawienia i inne. No dobra. Super. Mimo że zaczęliśmy od jednego. Od jednej negatywnej relacji, to skończyło się później na 4 pozytywnych. Także mocny plusik. Pomyślę teraz, jak te umiejętności włożyć. Może coś tam pozmieniam. Po pierwsze muszę odwiedzić kryjówkę stworzeń. Dobra. Na tym się muszę skupić. Pokażcie mi swoje umiejętności teraz. To wskoczyło. Zabrało mi to. Okej. Tak może być. Jedziemy dalej. No tutaj masz tylko podstawowe umiejętności. Tu toksyczny wybuch wskoczył, dobra. Może będę leczył tylko kapłanką. Tu odejmę to leczenie. Jakie jest te tutaj mamy, dajemy Baristanowi tą siłę do ataku, a to usuwa. Może wezmę ten gaz oślepiający. O, ulepszony może ogłuszać. Ale nie mam ulepszonego. No dobra, zrobię tak. Wezmę to. Tutaj wskoczyło strategiczne wycofanie. No to włożę je oczywiście. No i tu jest pięknie, wszystko, gitara gra. Gdzie jest ta kryjówka stworzeń? O, dopiero tutaj po lewej stronie. No to dobra, ja tu widzę kaplicę bohatera. Odwiedziłbym to, żeby skończyć tą... Ile ty jeszcze masz tych historyjek do zrobienia? Chyba jeszcze jedna została ci. Awanturniczko. I byśmy skończyli... Chyba ta, jedziemy na kaplicę bohatera. I będziemy mieli na maksa zrobioną awanturniczkę. No to jedziemy. Stracimy kółko. Ale mam 5, to ciężko chyba stracić wszystkie 5 kół w jednym regionie. Jeżeli w ogóle jest to wykonalne. No i dobra, mamy kaplicę bohatera. Tak więc jedziesz. Chyba rozdział 5, ostatni. Oczywiście. Chapter 5. The Great Emptiness. Będzie historyjka. Nie? O, chyba nie. She wandered the countryside, fighting for sport and soaking her wounds in wine. She sought death at every turn, desperate for a second chance to prove her mettle. But it seemed even that terrible wraith had forsaken her. Her isolation was absolute. Her shame, barely concealed,
by a fragile facade of fearlessness. Ładna historia. Co my tu mamy? Przypływ adrenaliny. Wymaga na siebie punkty życia 33 lub mniej procenta. Czas odnowienia 3, użycia 2. Leczy 20% żyćka. I usuwa też zmęczenie, znaczy to wyczerpanie i krwawienie na siebie. Otrzymuje atakując, leczy 20%. O kurcze! To jest mocne, ten przypływ adrenaliny z każdej pozycji. I mamy jazgodliwy koniec z dwóch pierwszych pozycji. 8-14. Krytyczny, aż do tyłu cofa. Mocne ciosy tutaj wleciały nam. Mocne umiejętności, mi się wydaje. Ale teraz nie widzę. A, to jest tutaj, dobra. To fajnie bijesz z tyłu, nie? A gdybym nie bił tobą z tyłu... Jest spoko. Kurde, to muszę mieć. Rządza krwi też jest spoko. Ten przypływ adrenaliny. To bym musiał się zdecydować, czy wolę bardziej to. Ale tu też stres leczy, nie? Kurczaczki, chyba sobie odpuszczę. Może tak zrobię? Żeby popróbować te umiejętności? Chyba tak zrobimy. Chyba zagram w ten sposób, no. Przypływ adrenaliny. I tą też umiejętność, ale to do tyłu mnie odrzuca. A, i zmienię pozycję. Kurde, jak do przodu później pójdziesz? Bym musiał to używać. Twarzą w twarz, tak? Ale, bo to jest 8-14, ja to zostawię. Ja to i tak zostawię i spróbuję sobie tak zagrać. No dobra. Także awanturniczka już jest, jeżeli chodzi o jej historię, zrobiona na maksa. Jedziemy, tracimy drugie koło. I szpital. Wow, co tu się działo? Dużo punktów nienawiści tutaj widzę jest. A będziemy wybrać jakąś ścieżkę, żeby zebrać ich jak najmniej. No i oczywiście kryjówka stworzeń. Chorób nie mamy. Ale, o, kurczaczki. Nie mam tych reliktów. Nic nie usunę, nie? No to w sumie mi tutaj nic nie daje ten szpital. Aby się przydał. Stój. Musimy pomyśleć teraz. Muszę być tu, czyli mogę jechać w sumie wszędzie jeszcze. To była skrytka, utrata pancerza i bitka. I ominęlibyśmy punkty nienawiści. A pod... no i tak będę robił. Będzie jeden punkt nienawiści, tam by były po dwa. Oczywiście, to skrytka. Później jedziemy na utratę pancerza i zdarzenie potyczka. I później już jest utrata trzeciego koła. Zbieramy świeczkę i kryjówka stworzeń. Nasz cel tej podróży. Chyba będzie najlepiej. Oby coś fajnego wpadło w tej skrytce. Kurde, mam mało bibelotów fascynujących. A już trzeci region. Trzeba o to zadbać. Co my tu mamy? Jakiś niezachwiany standard. No on jest spoko, nie? Dwa razy ser. Piecyk. Do naleśników. No dobra, mamy. Coś tam dostaliśmy. Oj, jestem przeciążony. Dobra. Tego splamionego wyrzucę. Do tego założymy ten sztandar komuś. Trzymaj.
niezachwiany standard, każdy bohater na początku walki 33% szansy do tarczy, otrzymuje chybiając słabość, jeśli postać działa w pierwszej turze. Kurde, te bibeloty, mało ich. Dobra, muszę coś wyrzucić, kurczaczki. Dobra, przedmiot dyliżansu. Do zwiadu, mapa naukowca. I dobra, mam teraz na styk. Muszę wykorzystywać rzeczy, te, które używam, bitewne, żeby miejsce mi się zrobiło. Nie mogę ich oszczędzać. Mam nadzieję na grubą bitkę, żeby je powykorzystywać. Co ty tu masz? Co ty tu masz założonego? To jest fajne. Wolę coś gorszego wykorzystać. Na taką zwykłą potyczkę, żeby się pozbyć. Może relacje poprawi. Co tu mamy? Granat damy? Albo to, o, tą siatkę. Dobra. Wykorzystamy to w tej bitwie. Bo muszę mieć wolne sloty. Porzucony posterunek. W końcu jakaś bitka. Ty chcesz uciekać. Ty się chcesz bić i ty się chcesz bić. No to się bijmy. Ile można? Tak jechać i jechać bez potyczki. Bez bitki. O, fajnie, bo niełatwa. Ten tutaj z bębnami musi dostać wcirki. Ale ich tam wzmacnia. Co my tu mamy? Unieruchomia. Minus 5 do szybkości. Odporność na... Minus 33% odporności na krwawienie. To już. Tych potrujemy z tyłu. A, ten go chronił. To sobie wykorzystam za chwilę. Na razie tutaj on ma małą odporność na krwawienie. Co jeszcze? Osąd? Ile ty masz? 9, 12. No to osąd leci. Odstresujemy trochę Baristana. I leci osąd. 3. Kurde. Idealnie. Unik. No i teraz się nie udało. Baristan. Odporność, no jakieś rzucimy odporności. Zawsze to może poprawić relacje. I odwecik. Dawaj Baristana, no. I koniec po tobie. Jednego nie ma. Co tam czytasz, to? Co ty robisz? Takie rzeczy potrafisz? To cię bijemy. Damy tutaj jeszcze tą odporność jemu, jej. I bijemy. Jeszcze trucie. Jest 6-6, dobra. Będą wrota śmierci? Raczej będą. Odstresowanko. No i co dalej? Osąd jedziemy. Teraz da od razu dwa razy słabość. To najlepiej tobie. Czy tobie słabość? Tobie, nie bij mnie mocno. Czyli postać siądzie? Świetnie. To bym sobie zaraz wykorzystał. Ale pierw weźmiemy jeszcze żądzę krwi. Ale tam na bębnach puka i puka. Odwet mi się skończył. Ten zginie, ale będą jeszcze wrota śmierci chyba. Najpierw go uderzę. A, od razu zabójczy cios. No i dobra, go nie ma. Teraz tego z bębnami by się przydało. Sprawdzamy to. A ja w ogóle ci włożyłem...
Właśnie, bo to jest z pierwszej pozycji i muszę to zrobić. Ale dobra, dobra. To zrobię w następnej walce, bo muszę tego użyć odważnego zapomnienia dwa razy, taki jest cel. No to na razie zwykłe ciachnięcie. Ile tu masz? 9 tego, dobra. Tego z tyłu trzeba truć. Osłabimy któregoś. A ten przyjął. No dobra. Bo zapomniałem, że jest. Że on go bronił. To już go nie bronisz, to turujemy go. Później ty i ty. W sumie tego mogę zabić. Wrota śmierci. I się nie udało. Pięć. Kapłanka. Dobra, bij już tego z tyłu. Bo on tutaj za bardzo mnie denerwuje. Ty masz słabość. I jeszcze jedną będzie miał. A, w sumie tu mam do tyłu. To by się fajnie zgrywało z jej umiejętnością. Tą, co idzie do, też do tyłu. Ej, spoko, można to jakoś ciekawie połączyć. Dobra, na razie odwet. Ten baristan z tą awanturniczką mogą robić naprawdę niezły duet z przodu. Ładne 8. Kto się chce ruszyć, ten z przodu. No to dobra, to... To dam deszczyk. Kurde, odparto. To nie miałem mocną odporność na ten? Na podpalenie? Nie, no mało, ale się nie udało. No dobra, tutaj go skończymy. Wrota śmierci. I koniec. Dobra, ostatnia runda, piąta. Musi to być ostatnia. Nie widzę innego wyjścia. No dobra, dodamy... a bo go chronił, dobra. No przecież. No i dobra. Kamikadze. I jedziemy dalej. Leczenie z umiejętności, tak? Kapłance bym to dał. Nie wiem, czy ona ma już dwa bibeloty, czy nie ma. Nie masz. No to idealnie się składa. Bierz tego bibelota. 24 sloty zajęte z 24. I kryjówka stworzeń. Nasz cel. O, rzucimy sobie te przedmioty. Bo trochę zużyłem. Leczenie damy jakieś, bo tu może być ciężej. I w sumie może granat. I jeszcze coś? To mogę dać trucie. To sobie zostawię, bo to ciekawe jest. A, ten proszek użyjemy. Tak, żeby coś użyte było. Tych przedmiotów bitewnych dużo wpada. Można naprawdę co chwila coś używać. No to dobra, kryjówka stworzeń. Jedziemy. Pająki pewnie i ścierwojady. Tu też może wpaść jakiś fajny, fascynujący bibelocik. Na cel dajemy szybkość. I dobra, to damy na tą, dla awanturniczki. I trujemy tych z tyłu, no w sumie. O! A no, jak otruję tych z tyłu, to ten unik się pozbędę przynajmniej. Dwóch uników. Te pająki mają dużo do uników. Muszę też odwet użyć. No dobra. Ten unik mi przeszkadza.
an opportunity. Squandered. Muszę się go pozbyć powoli. Torują mnie. Mocno. Niedobrze. Odwecik, tak jak mówiłem. No i ty, ty kogoś z tyłu będziesz biła chyba. O, granat też rzucimy. O, właśnie, dla wszystkich. Bum. O, fajnie, bo wszystkie te uniki znikły. Zarąbiście, dobra. To już was mam. Bijemy... ciebie. Runda numer 2. Trujemy dalej tych z tyłu. Podkręciliśmy, podkręciliśmy. Odparto. Kurde, mocno mnie potruły te pająki. Z każdym kolejnym aktem coraz większe obrażenia zadają te same potwory. W sumie chyba tu jest 7, tu 3, 3. Dobra, to tego byśmy wykończyli. Żeby mi tutaj nie chodził. Mam nadzieję, że trafisz. Ale kurde, jest większa szansa, że nie trafisz. No to rządza krwi pierw. No i Baristan. Nie twoja kolej, dobra. No spróbuj, no. Kurczaczki, no nie udało się. Ten umiera. Później ty będziesz. 6, 8, no to dobra. To teraz też umrzesz. Udło. Aha. Tam było chyba oślepienie. Dobra, zamieńmy się miejscami znowu, ale też mam oślepienie. No i właśnie, i pudło. No dobra. Usuniemy to i wyleczymy ją chyba, bo on ma mocniejsze. No ale dobra, pierw ją. Później kto? Ty. No dobra, to leczymy. No i dawaj, cwaniaku. Dobra, ty zginiesz. Ty masz 6 i krwawienie 6, 8. Dobra, mamy to. Mamy to jak nic. Zrobimy sobie tak. Kolejna runda. Nie będzie łatwo. Odwet na razie. Przydałby się granat. Granat by się przydał. I jedziemy z granatem. Fajnie. No i co? No to bijemy. On jest oszołomiony. Tego. Unik. Wybrałem go z tego względu, że kapłanka potrafi bić tych z tyłu, nie? A raczej oni biją tych z przodu, żeby jakieś tam obrażenia już siadały. No i dobra. Tutaj damy też trucie. Kto kolejny? Ty. Zabierzemy ci 3, masz 8. No dobra. Jakby siadło. 5. O, jeszcze szacuneczek wleciał. Dobra, umiera. Super. Rządza krwi by się przydała. Ale w sumie bez rządzy krwi. Nie no, nie zabijesz bez rządzy. No to rządza krwi. I Baristan. Wykończ jednego. 17 krytyczny. Wjeżdżamy w kolejną rundkę. No i co? Trzeba truć tego z tyłu?
Bo on ma 8. No tak, tego z tyłu. Gorszy dostęp do niego mam. Unik. Wiedziałem. Nie mogło być inaczej. No i dobra. Ciebie nie ma. Baristan. Tam zniszcz coś, żeby się trochę przybliżył. Mogę leczyć? Mogę leczyć. 30. No pewnie. Takie leczenie to ja lubię i jeszcze relacje też polepszone. Oślepienie, oślepienie to mogą mnie trafiać. O, a jednak trafiła, no i dobrze. 6. Ile masz? 11. No to dobra, to koniec. Aj, zapomniałem, że miałeś oślepienie. To się wydłuży o kolejkę dwie. No teraz to już na pewno koniec. A weź sobie żądzę krwi. Tam bez spinki. I nie będę mógł już podleczyć, nie będę mógł. No dobra, to. To umieraj. Nasz cel na tą podróż wypełniony. Czyli kryjówka stworzeń. Dostaniemy zniżkę na przedmioty bitewne i punkcik gospody, znaczy mistrzowski. Jak dojdziemy do gospody z tym pazurem. Dobra. Coś jeszcze sobie włożymy. Z bitewnych. Światełko podkręcimy. To by się przydało, bo trochę żyćka straciłem. A może to wykorzystam. A przed nami co? Potyczka pewnie. Nie, no tak, tak, ale to na barykadzie. To będzie taka luźniejsza, powinna być. A później zdarzenie. W sumie chyba już tutaj w akcie numer 4 już nie ma luźnych bitek. Raczej będzie trudniej w sumie. Zaraz się przekonamy. Nie, no dobra, tylko trzech upierców. No to luzik, arbuzik. Byśmy podleczyli. W sumie ciebie, bo ty jesteś najmniej wytrwała. Ale nie masz stresu jeszcze, to poczekamy z tym, zaraz się zestresujesz pewnie. O, no to ogłuszenie. Oślepienie. Wykorzystamy to, wzmocnimy Baristana. Nie trafisz. Bardzo dobrze. No to dziabaj, nie? A czekaj, ile on ma życia? 25 aż. A to ile zabiera? 16. Dobra, zróbmy tak. Bum. 16. Fajny ten cios. Tylko że ją cofa. Ale w tym przypadku to dobrze, bo może mi się uda dokonać cel Baristana. Mianowicie te... tą jego umiejętność dwa razy w ciągu jednej bitwy wykorzystać. Światełko, światełko. O! Niech się pali. I leczymy ciebie. Nie, no ja wolę cię uleczyć czymś innym. Dobra. Tego wykończymy, żeby mnie tutaj nie denerwował. O tej umiejętności. Ja zdążę to wykorzystać? Postaram się. Raz, jeszcze muszę dwa. Wiem, że mogłem to lepiej zrobić, ale chcę jego cel zrobić po prostu, żeby te świeczuszki dostać. Tego zaczniemy truć. Tego z tyłu trzeba rozwalić. No to bum. 10. Ogłuszenie. A ty, kochana, weź żądzę krwi. W tej pozycji weź. Tego nie bierzemy, bo to nie. No dobra, zrobimy tak. Tego zabijemy. Tak przekombinuję to trochę. Tu się wyleczę. Tutaj sobie rzucę. O, a nie trafię go, bo to na tył, ta. To podpalmy i usuniemy zwłoki. Trzy. Baristan.
No i dobra, za jedną rundę będziesz mógł to użyć. No to zamień się miejscami. I kapłanka. Po pierwsze, niech się świeci bardziej. Świetnie. A po drugie, dajmy tutaj tarczę. Taką piękną konsekwencję. Tak, konsekwencja wytrwałości. Tak. Ty się przemieścisz po prostu. Znowu światełko. Już jest na 100, super. Ile masz życia? Żebym cię przypadkiem nie zabił. 5, 8, masz 10. No to nie, no to cię nie zabije. O nie! Szacuneczek wleciał. Już miałeś odważne zapomnienie użyć. Kurczaczki. Nie spodziewałem się szacuneczku w takim momencie. Nie No dobra. Kolejne przedmioty bitewne trzeba pozakładać. Coś tam użyłem. No dobra, może się te trucie przydać. Bo jednak baristan i awanturniczka zbyt dużo HP nie mają. A jeszcze tutaj walka, tu walka. Jeszcze leży przede mną. O kurde. No zobaczymy. Garstka desperatów. Pancerz dostanę. Nie chcę tego wybierać, bo stracę. Zepsuję sobie relacje. Dobra, to jedzonko chyba wezmę. Co to za jedzonko? Chlebek. I śluzowce. No dobra, tracę następne koło. Kurde, czwarte. I tu będzie potyczka. W sumie zobaczymy, czy będziemy się bili, bo to... Ja i tak zawsze patrzę na te relacje. Może będą chcieli uciec. Też tak może być. Porzucony posterunek. Uciekasz, bijesz się? Nie, jak się bijemy, to mamy pozytywne relacje, więc się bijemy. Poprawiajmy to. Znowu ten z bębnami. Ja tu od razu zrobię tak i się cofnę, bo tutaj te ostatnie zapomnienie, jak to tam się nazywa, wpadnie. 13. Od razu trujemy chyba na cel. O właśnie, będziemy truli. Ile masz życia? No i ciebie. Będziemy cię truli. Jeszcze raz? Nie wiem, to... Jeszcze oślepimy, może nie trafią mnie. Pudło! Dobra, teraz ci się udało. Pudło! No i jedziemy. Odważne zapomnienie. Po raz pierwszy w tej walce i jeszcze tylko raz muszę użyć i będzie git. Raczej się to uda. Ten zginie, no to w tego. Pięć, osiem, no w tego. Co ty tu kombinujesz, co? Rozkaz, szykuje się na użycie potężnej umiejętności. Ja ci dam. Oho. O kurde, 17 tu wjechało. Faktycznie potężna umiejętność. Dobra, bijmy go. 7. Cholerka. A jeszcze forteca otchłani przed nami. Oj, 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 oj. Dobra, leczymy.
This road cannot be walked alone. Zrobimy tak. Żądza krwi. Ty też leczysz, nie? 26-10. No dobra. 26. Od razu to też usunęło krwawienie badawce plagi. No dobra, tutaj też tego użyjemy opatrunku. I muszę niestety tego użyć. A nie, bo później baristan tego nie użyje, co miał użyć. No to znowu żądzę krwi sobie użyję. Już jest tutaj 40 odporności. Jeszcze jedna runda. Kurde, to się przeliczyłem. Myślałem, że teraz. Kto się będzie ruszał? Ten z tyłu. 8, 7. To on zginie. Dobra. Powinien zginąć. Tego też zabijemy. O kurczaczki. Trzymaj się, co? Nie będę się tą ruszał. Trochę HP dostaniesz. No to następnego bijemy. Żeby było szybciej, łatwiej. 11, no bo tu wrażliwość była. Kurczaczki. I teraz będziesz mógł odważne zapomnienie. Dlaczego cię tutaj nie ma? Ty się ruszasz, ta? Tamten nie. No dobra. Zrobimy tak. Ciebie nie ma. Kurde. Przekombinowałem chyba znowu. Dobra, podpalimy wszystkich. Jeszcze nie mogę leczyć. Światełko. Niech płonie. Niech płonie na 100. Nie, zabiję go wtedy. Zrobię tak. Udało się. No i barist, kurde, nie w tym miejscu stoisz. Niepotrzebnie tamtej umiejętności, ale wtedy dwóch by ich było. Ryzykuję, kurde, utratę badaczki plagi. Dobra, baristan będzie. Świetnie, to zabije. Jeszcze sobie podleczę, to już w ogóle super. No, poprawione relacje. I zrobiony cel baristana. Kurde. No, użyj. No i dobra. Nie było łatwo. Ale mamy na odporności kadzielnica oczyszczenia. Tylko nie wiem, czy słaby ten bibelocik. W ogóle mam słaby, tak jak mówiłem wcześniej. Ale wszyscy mają. Tylko ktoś ma jakiś szary, najgorszy. Umiejętności z leczenia. Ale też wolę chyba ten umiejętności z leczenia niż te odporności na... Ale w sumie to jest na osłabienie. Ale łatwiej mnie ogłuszyć. Nie zakładam tego. Przedmioty bitewne. Halo. Zakładamy. Skończyły mi się wszystkie. Ciężka ta podróż. Kurde. No dobra, walka na barykadzie. Osiągnięto cel, tak jak mówiłem. No dobra, co my tu mamy? Oby łatwa, bo jeszcze mnie czeka naprawdę mocne wyzwania. O, super. Takie walki to ja lubię. No to... Chłońcie. Po 5 wszyscy, super. Od razu tym mocnym zabijam chyba. Oj, 9, najgorzej.
Ale zginie chyba. Zginie. Który kolejny? Ten pierwszy na ochotnika. Jeszcze Baristan dobi. Czy... O nie, no to odwetem. To wtedy ich pozabijasz. Czy no, jednego tego. I może drugiego? Ten na pewno siądzie. Ale a ten drugi też jest szansa, bo jeszcze 5 straci przez podpalenie. Ale mu się udało. Ile masz? 2 HP. No dobra, to sobie tak użyję, żeby było użyte. No i tutaj miażdżonko. Cut down these nightmares and blaze the trail to your 10 do obrażeń, ale 2, kurde. My to nie głupie. Mam gorsze, mi się wydaje. Może nie to. To też nie. Nie, no dobra. Nie zakładam tamtego. Gdzie te fascynujące bibeloty? No, na pewno tutaj by było, ale nie mam zamiaru bić się z drugim bossem. Tym bardziej, że te moje HP i stresik już nie jest w dobrym stanie. Nie wiem w ogóle, czy nie skończy tu na jednej walce. Chyba odpuszczę sobie drugą. Mało ma żyćka. Dobra, zacznijmy od podpalenia. Na grubo od razu. Nie, dobra, to damy tak. To jeszcze krwawienie będzie miał. No, to on już nie żyje. Bijemy tego z tyłu, tego z tyłu. Też trzeba do niego dojść. Odwecik, czy sobie odpuścić odwecik? Damy Juni do uniku. Nie, no dobra, chyba miażdżenie wolę. Ile masz życia? Nie, no masz 31, no to jeszcze. Ja zapomniałem, że ty jesteś wytrwały. To niech cię biją. No i ładnie poszło. No już byś go odpuścił, co? Już by starcie wleciało. Kurde, ma tylko 11. Do tego wykończymy? Nie wykończę go. To pierwszy żądza krwi. Baristan, leć tutaj z nim. Wrota śmierci. Ale jeszcze zatruty, to powinien zginąć. Właśnie. Łucu też blisko wrót śmierci. 1 HP chyba. Kapłanka musi leczyć. Of course. Pyk 30. Ale zaraz Teresior go jeszcze zje. Myślę, że podpalenie znowu. Niech się przybliżą do mnie. No to bum. Wrota śmierci. I tu też zaliczymy wrota śmierci. Nie, od razu zabójczy cios. No i dobra. A lesson taught is a lesson learned. Co bym dostał? 8 tego i 8 tego. Nie, no ja sobie odpuszczam to sobie. To nie jest jakoś dużo. A nie ma co, i tak ten region numer 3 był wymagający. A przed nami jeszcze forteca otchłani, która na pewno też nie będzie łatwa. No dobra, jeden z bibelocików wyrzucimy. Szczerze, ja nie będę używał ani tego, ani tego. Wyrzucam obydwa. Dobra, utrata pancerza i forteca otchłani. Ostatni przystanek. Trochę się w podróży, kurde, podleczyli, ale nie jakoś dużo. Jedziemy.
Nie będzie łatwo tutaj. No to od razu trujemy tył. Od razu w te... Nie, bo on się leczy, to w tego teraz. 3-5. 2-3 i krwawienie by było. Chyba tak to zrobię. Odwet. Chyba się zestresuje, oby się nie załamał, chłopak. Zestresował się. Załamka. No dobra, załamany. I trochę mi tutaj zepsuło to. No to leczymy, no co? 19. Tutaj jestem ogłuszony, tak? Mocno bije ten duży. Dużo wrażliwości. No dobra, to usuwa ogłuszenie. Tak. No to pyk. Nie, tutaj się miejscami nie zamienimy. Albo się zamienimy. 2-4. Kurczaczki. Ale co ty z przodu zrobisz? Ty nic nie zrobisz. Bijemy tak. Wrota śmierci. Dobra, podstrujemy go. Daliśmy wrażliwość awanturnicy, ale ona ma dużo HP. Tu zrobię zamiankę. Ty musisz iść do przodu. Tak, ty. I jeszcze raz. No i runda numer 3. Szczerze, masz 9, może podpaleniem. No tak go wykończę. O, już cię nie ma. Mocne ciosy, bo tu wrażliwość była. Mocno krwawie. Dobra, bijmy go. Niech on się nie poczuwa. Ojoj, wrota śmierci. Dobra, ty jeszcze leczyć nie możesz. Jeszcze jedna runda. Dobra, w razie czego... Raz. Dobra, bałem się, że może przetrwać to krwawienie. Wolałem dla pewności zabić. Tu użyjemy żądzy krwi. Ktoś jest ogłuszony? Nie. No to żądza krwi. Kolejna runda. Nie sięgniesz go. No ale dobra. Mogę się wyleczyć. No pewka. Leczymy się. I usuniemy krwawienie. Oho. Wrota śmierci u Baristana. Przeżyj, przeżyj. Dobrze. Ona go wyleczy? Ona go wyleczy, bo ona ma już leczenie. No to... To nie stoję tobą, nie stresuj się, bijemy. 6. I teraz leczymy cię. 23. Trój! Chociaż nie, lepiej ty się nie ruszaj. Nie chcę ryzykować utraty bohatera. Kurde, nie sięgniesz. No to bij tak. Jest już blisko. 4. No to trujemy. Bijemy.
wszystkie siły. Bijemy. Dobra. 21 jeszcze masz, cwaniaku. Wrota śmierci, ale jesteś blisko. To ci zasunę kopa. Niezachwianie jeszcze wleciało, to już w ogóle super. Ile zabierzesz? Od 11 do 20. Coś pięknego. No to boom. 29, wrota śmierci. Dziękuję, dobranoc. Kolejny raz wrota śmierci. I zabójczy cios, dobra. Wszyscy żyją. Krzywdzące słowa. Ciekawe, ciekawe. To będzie można nad tym pomyśleć. To już miałem. Kurde, że tak mi słabo wlatują fascynujące bibeloty. Jak tak będzie, to ja nie wiem. Będę musiał chyba w tym ostatnim... Bo ten bibelocik, no nie siedzi mi. Jak tak będzie... W ostatnim regionie, to muszę się chyba na bossa zaczaić, kurde, bo jak to tak bez złotych bibelocików na bossa? Dobra. Jesteśmy tutaj w... gospodzie i nie będę szykował tak jak w poprzednim filmie, bo to poszło na marne ten czas, bo to jak wyłączyłem po przygotowaniu, a nie włączyłem dalszej podróży, to się jakby nie zapisało. Dobra, Junia ma nowy nawyk. Hałaśliwa. Minus 5% szans na pozytywne emocje. Badaczka plagi. Hipochondria. Wyobraża sobie, że przeciwnicy nieustannie zarażają ją rozmaitymi chorobami. Pewnie łatwo jej zachorować. No i awanturniczka niezachwiana deklaruje abstynencję, czyli pewnie nie whisky na nią nie będzie działać i tak dalej. Trudno. Inni się napiją. No i dobra, słuchajcie. W tym filmie to by było na tyle. Region numer 3 zrobiony. Przed nami ostatni przed bossem. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, siema!